Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy, tak, zgadza się, kolejny film z programu Szpital. Prawie się walnąłem i powiedziałem szkoła, Jezus Maria, za dużo tej szkoły oglądam ostatnio. Ale oczywiście zanim zaczniemy, jak zawsze początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Instagrama. O, no i dobra, zaczynamy, minuta 44, pan Franek. 28-letnia Aneta Łojek przywozi na SOR koleżankę, 30-letnią Joannę Stanuch. Kobiety szły do restauracji, gdy 30-latkę potrącił rowerzysta. Kobietę bardzo boli nadgarstek. Pacjentką zajmie się doktor Michał Morawski, który właśnie zaczyna dyżur. Doktor Michał Morawski dopiero rozpoczyna dyżur i już przyjmuje pacjentkę? Ale panie doktorze, a co z godzinną kawusią i papieroskiem? Co z przeglądami Twittera pół godziny jeszcze dodatkowo? Proszę się ogarnąć, panie doktorze, nikt tak nie pracuje. Aśka, nie wygłupię się, przepraszam, ona jest trochę uprzedzona do facetów. Ale że do wszystkich? Ale proszę pani, lekarz to jest lekarz, to płeć nie ma żadnego znaczenia. Przebiorę się i zaraz panią zbadam. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie, panie doktorze, ja mieszkam sama w domu, a mam 3 koty. Kiedy ja wyjdę? Trudno powiedzieć, najpierw muszę panią zbadać. Proszę pani, no musi pani dokonać wyboru. Sprawna rączka lub życie kota, no proszę wybierać. Zapraszam panią na salę segregacji, proszę. Pół roku temu pacjentka rozstała się z chłopakiem, w którym była zakochana. Wcześniej miała kilku partnerów, na których się zawiodła. Jest przekonana, że wszyscy mężczyźni to egoiści. Nie podejrzewa, że koleżanka tak naprawdę prowadziła ją na randkę w ciemno. A z racji tego, że oglądamy program Szpital i nikomu za bardzo nie chce się tego kręcić, a tym bardziej tworzyć sensownych historii, zaraz się okaże, że chłopak, który ją potrącił, był chłopakiem, z którym miała iść na randkę. Zapamiętajcie moje słowa, zobaczcie, że tak zaraz będzie. Koleżanką, no po prostu zagapiłam się i upadłam. Mhm. Także to było z mojej winy. Mhm. A temu rowerzyście nic się nie stało, tak? Nie, 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 na szczęście nie. Dobrze, zobaczmy tę rękę. Mhm. Troszkę mnie boli. O, delikatnie, ale... Tutaj w tej ranie są drobinki szkła. Mhm, tak, bo wie pan co, ja upadłam na jakąś rozbitą butelkę, a... tak, tak. A niech mi pani powie, czy to boli, jak wsadzam palce w tą ranę, dobra? Przysięgam, typowy lekarz w każdym szpitalu. A boli ta rana, jak bije pięścią, jo? Dobrze, trzeba to będzie oczyścić, zdezynfekować, założyć opatrunek. Aha. Potem pani założy szwy. Teraz zobaczmy, jak z nadgarstkiem. Spokojnie, nie poruszać, spokojnie, spokojnie. Nie, 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 nie dam rady, bo okay. On się tak wygiął, jak ja upadłam. A on jest złamany, panie doktorze? Wie pani, mam już 20 lat doświadczenia jako doktor i bym powiedział, że nie jest złamana, ale ta wystająca kość sugeruje inaczej. Tego jeszcze nie wiem. Wie pan co, ja jestem grafikiem, ja pracuję przy komputerze, no ja mam kupę zleceń, po prostu terminy mnie gonią. Aha, aha, no to jest smutna historia niestety, że masz taką pracę, która wymaga od ciebie ruchu tą ręką, ale z drugiej strony, no po co doktorowi to mówisz, on ci nic z tym nie zrobi już teraz, on nie odłamie tej ręki z powrotem. Rozumiem, ale najpierw musimy zrobić prześwietlenie, zobaczymy, jakie będą wyniki. Proszę mi powiedzieć, czy pani się jeszcze jakieś inne ma dolegliwości, uderzyła się pani w głowę albo coś? Nie, nie, tylko ta ręka, dobra. Podałem pani setkę ketoprofenu w sumie, tak, fizjologicznej. Jak będzie wolna pracownia, zabierzemy pani na prześwietlenie tego nadgarstka. Na razie niech pani leży, spokojnie odpoczywa. Doktorze, a jeszcze ja mam pytanie, a kiedy ja wyjdę? Bo wie pan co, no w domu czekają na mnie Dyzio, Homer i Mikołaj, oni... Za same nazwy tych kotków pozwalam tej pani wyjść do domu i je nakarmić. To są dzieci? Kotki. Mówiłam panu. No tak, kotki, oczywiście. Trudno powiedzieć, najpierw musimy zrobić badanie. Dobrze, dziękuję. Proszę się położyć. W wyniku potrącenia pacjentka doznała urozu nadgarstka. Prześwietlenie wykaże, czy obrażenia są poważne, czy też doszło tylko do stłuczenia. Ponadto na lewym przedramieniu pacjentka ma ranę ciętą, która wymaga założenia szwów. Która wymaga natychmiastowego założenia szwów. Dlatego zostawiłem tu pacjentkę samą, wyszedłem sobie do pokoju obok i rozmawiam z kamerą. Koleżanka pacjentki wie, że 30-latka ma złe doświadczenia z mężczyznami. Jednak poznała niedawno nowego sąsiada i uważa, że ten i pacjentka idealnie do siebie pasują. Koleżanka umówiła się z nim, że będzie czekał na nie w restauracji. Zaplanowali, że udadzą tam przypadkowe spotkanie i mężczyzna spróbuje poderwać pacjentkę. Mimo wypadku 28-latka nadal chce doprowadzić do spotkania pacjentki z sąsiadem. Dobra, teraz trzeba jakoś wyrzucić, że moja koleżanka i ten chłopak mieli jakieś wspólne tematy. Wiem! Powiem mu, że wpadł pod rower! Kolejny powód do tego, żebyś sobie kogoś w końcu znalazła. Pomógłby ci z kotami, a tak to jesteś ciągle sama. Aśka, nie zaczynaj znowu. Mnie nie oszukasz. Ja wiem, że źle ci samej. A ostatecznie nie wszyscy faceci są beznadziejni. Oczywiście, że wszyscy są beznadziejni. Proszę, żeby pani nie siedziała tutaj na łóżku, dobrze? Egoiści i dranie. Mam ci przypomnieć historię moich 3 wspaniałych mężczyzn? Plus, przepraszam bardzo, spójrz na tego mężczyznę leżącego w łóżku obok. Od razu widać, że egoista i drań. Całe łóżko zajmuje samemu. Aśka, ja znam tę historię na pamięć. No, chyba nie do końca, skoro znowu zaczynasz. No to tak, pierwszy mnie zdradził, drugi mnie zostawił dla innej, a trzeci po prostu był tylko ze mną dla seksu. Tak? Super? To...
Mężczyźni to jest pomyłka w ewolucji. W sumie się zgadzam, no. Żadna pomyłka. Po prostu miałaś pecha. No ostatecznie trzech to przecież nie każdy facet na świecie. Nie mam ochoty się przekonywać, czy reszta jest tak samo beznadziejna. No a co zrobisz, jak trafi ci się ten idealny? Buongiorno, chyba ktoś o mnie wspominał tutaj. Nawet kwiatek ci przyniosłem, proszę, jaki ładny. Nie trafi się na pewno, wiesz? Dobra, podaj mi torebkę, bo ja muszę zadzwonić, zorganizować jakąś opiekę dla tych kotów. Dzięki. I tak, stałem się piwem. Nie wiem, po co Aneta ciągle mi suszy głowę tymi facetami. Przecież dobrze wie, ile się przez nich wycierpiałam. Temat mężczyzn jest dla mnie zakończony. Teraz niech się po prostu inne z nimi męczą. Ja mam swoje trzy kotki, które kocham nad życie i one mi w zupełności wystarczają. A poza tym one nigdy mnie nie zranią. A, czyli kociara, to ja jednak podziękuję. Dziękuję, do widzenia, było fajnie. Nie wierzę, że Aśka nie chce się zakochać. Przecież każda z nas tego chce. Ja mam męża i jestem bardzo szczęśliwa. I myślę, że ona też może. Ale rzecz w tym, że nie każdy musi być w parze, żeby być szczęśliwym. Istnieją też ludzie, którzy są singlami, którzy się spełniają życiowo i się cieszą ze swojego singielskiego życia. Wiecie o tym, prawda? Bo najwyraźniej ta pani nie ma o tym zielonego pojęcia. No a ten Hubert, którego ostatnio poznałam, myślę, że jest idealny dla niej. I też kocha zwierzęta. Nie będę jej słuchać. Od razu po niego dzwonię, żeby tu przyjechał i ją poderwał. Inaczej będzie do końca życia sama. Tak, on też kocha zwierzęta, najpyszniejsze są gołąbki. Nie, w sensie to danie, w sensie to zwierzę, no palce lizać. Pytanie, czy rzeczywiście byłem jedyną osobą w Polsce, która w dzieciństwie sądziła, że gołąbki to są prawdziwe gołębie zawinięte w kapustę? Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzach. Jeżeli macie jakąś swoją głupkowatą historię z dzieciństwa, to też o niej napiszcie, chętnie poczytamy. Do szpitala przyjeżdża 30-letni Hubert Daniecki. Ściągnięty przez koleżankę pacjentki z uszkodzonym nadgarstkiem. Mężczyzna jest weterynarzem, podobnie jak pacjentka kocha zwierzęta i bardzo chce ją poznać. Koleżanka jest przekonana, że z mężczyzny i pacjentki będzie świetna para. Nie dałoby się tego jak człowiek załatwić. Zaproszę ją po prostu na kawę. Nie, nie, to nie przejdzie. Tłumaczyłam ci, że ona jest zrażona do facetów. Nie chce ich znać. No to czy w ogóle ona będzie chciała ze mną rozmawiać? No ale to już twoja rola, żeby ją do siebie przekonać. A, to moja rola, żeby ją do siebie przekonać. Pasuje chyba. Chyba wolę dziewczynę, która jednak nie nienawidzi mężczyzn. Ale tak autentycznie, ten koleżka musi być naprawdę zdesperowany, skoro się na to zgadza. Pamiętaj, że ona uwielbia zwierzęta. No a przecież na zdjęciu ci się spodobała. No nie, no na zdjęciu jest super dziewczyna, tylko wiesz, no te podchody kurczę, no. Inaczej to nie przejdzie. Tylko tutaj już nie róbmy scen, że się przypadkowo spotkaliśmy. Tylko nie róbmy żadnych podchodów czy gierek. Nie, nie, nie. Teraz musisz po prostu złamać rękę, żeby znaleźć się na tym samym oddziale, co ona. No, do roboty. Po prostu udawajmy, że się w ogóle nie znamy. Inaczej ona jak się skapnie, to będzie koniec. Chodź, zagadasz ją. O, idzie, to ona, zagadaj. Pacjentka jest już po prześwietleniu, które wykazało stłuczenie nadgarstka. Czyli jednak okazuje się, że ten rowerzysta, który ją potrącił, to nie był ten mężczyzna, z którym miała się spotkać. Panie Franku, możemy wyciąć fragment, gdzie mówię, że jestem tego pewien, że to będzie ten rowerzysta? Czy możemy to wyciąć? 30-latka nie ma pojęcia, że mężczyzna to znajomy jej koleżanki i chce ją poderwać. Nie mam pojęcia, ale proszę zapytać kogoś z personelu. A co się pani stało w rękę? Bo widzę, że jest zabandażowana. No, mam stuczony nadgarstek, a czemu pan pyta? Bo jestem lekarzem, weterynarzem. Kocham zwierzęta, w ogóle wszelkie czworonogi. A... To super, ja już muszę iść. A to może ja pani pomogę, bo wie pani, z taką stłuczoną ręką to jeszcze coś panią popchnie i będzie boleć. Nie, nie, nie trzeba, ja sobie poradzę. Ja nalegam, proszę bardzo. Ale ja sobie naprawdę pacjentka poradzę. Bardzo podoba się mężczyźnie i ten nie ma już wątpliwości, że chce ją poderwać. O, już się pani położyła? To ja teraz panią przykryję. Przykrywam panią i teraz się buzi w czółko. Jezu, nie mogę. 30-latek też się spodobał pacjentce, ale kobieta nie ma zamiaru lepiej go poznawać. Tak, mam trzy. A czemu pan pyta? Bo zauważyłem ślady sierści na ubraniu. Naprawdę trzy? Kurczę, to już niezła rodzinka, fantastycznie. No tak, na początku miałam jednego, ale później w zimie w piwnicy znalazłam takie dwa malutkie, zmarznięte. No to przygarnęłam je do domu. O ile ja takich biednych kociątek i piesków przygarnęłam. Ojej, niech mi pani o tym nawet nie mówi. Ile ja na zimę u siebie znajduję biednych kociątek, które od razu trzeba usypiać. No bardzo smutne, bardzo. Moja klinika leczy je za darmo. Naprawdę? Tak, ostatnio byłem na spacerze i znalazłem wróbelka, który miał złamane skrzydełko. No to mu drugie złamałem, żeby symetrycznie było, no. Jezu, jakiego ja robię psychopaty z tego gościa teraz, Chryste, musi się opanować. Udało się nawet znaleźć kobietę, która go wzięła do domu, ale żeby się nim opiekować. Super. No, bardzo fajnie. W ogóle mamy taką fundację. Aha. I ja jestem z nim bardzo zaprzyjaźniony, są super ludzie.
tylko no, grozi im zamknięcie. Tak, 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 ja znam tą fundację. Tak, tak, oczywiście, ja tam już nawet parę razy ich wspomagałam. Swoich znajomych też do tego namawiałam, no ale co, myśli pan, że zamkną? Nie da się ich uratować? No nie, no będziemy się starać, żeby ich nie zamknęli. Właśnie za 3 dni mamy taki happening, bierzemy transparenty i będziemy robić zbiórkę. To będzie się odbywało w centrum. Może pan, może przyjdziesz? No, no pewnie, super akcja, a tak w ogóle to Aśka jestem. Hubert, dawno mi się z nikim tak dobrze nie rozmawiało. No, mi też, bardzo fajnie. A to słuchaj, to, bo to jak jesteś tutaj w szpitalu, to może ci zapię kogoś do opieki nad tymi kociakami. Co, podasz mi swój numer telefonu i... Tak, ja jestem tym obcym mężczyzną, którego poznałaś 5 minut temu. Teraz dasz mi swój numer telefonu, klucze do mieszkania, a ja kogoś wyślę, żeby się zajął tymi kotkami. No tak, nie przejmuj się, że telewizor zniknie. Nie, nie, nie. Nie, wiesz co... 30-latek jest zauroczony pacjentką. Jej również mężczyzna bardzo się podoba, ale przestraszona kobieta postanawia nie angażować się w nową znajomość. Jest przekonana, że 30-latek także po jakimś czasie okaże się draniem, który ją zostawi. Proszę pani, wszystko gotowe, zapraszam na założenie szwów. Aha, dobrze, dziękuję. To może ja tu poczekam na ciebie? Nie zajmuj się już tym, nie. No i kolejny przykład, kochani. Spójrzcie tutaj na łóżku, obok leży taki stary dziadzio. No jaki on egoistyczny jest, że całe łóżko ponownie zajmuje, no. Nie trzeba. Ale zostawiłaś torebkę. Co, zostawiam torebkę? Nie, zatrzymaj sobie, już jej nie potrzebuję, papa. Ten facet jest po prostu świetny. No z żadnym innym mężczyzną mi się tak super nie rozmawiało. Ale ja się nie dam w to wciągnąć, bo znowu będzie tak samo jak z pozostałymi. Na początku będzie wszystko świetnie, a później mnie zdradzi, oszuka i zostawi. Ja nie chcę się nic nowego angażować. Pacjentka przestraszyła się, że 30-latek bardzo jej się spodobał i postanowiła, że nie będzie więcej z nim rozmawiać. To zdanie w ogóle. 30-latka przestraszyła się, że mężczyzna za bardzo jej się spodobał. Postanowiła więc zerwać z nim kontakt. Tymczasem koleżanka pacjentki kibicuje mężczyźnie, by udało mu się poderwać 30-latkę i stara się jak najlepiej nastawić kobietę do niego. O czym rozmawialiście? No, o zwierzakach, ale już więcej z nim rozmawiać i tak nie będę. Co? Dlaczego? Bo przez całe spotkanie, owszem, rozmawialiśmy o zwierzakach, ale on mi tłumaczył, jak je gotować. Ojejku, Aneta, to jest super facet. No? On tak samo myśli i czuje jak ja, no rozmawialiśmy tak, jakbyśmy od lat się znali. A tak by the way, kochani, jeżeli jesteśmy w ogóle w temacie zwierzaków, to drogie panie, jeżeli oglądacie ten kanał, a raczej nie oglądacie tego kanału, umówmy się, ale jeżeli oglądacie, to protip dla was. Jeżeli poznajecie fajnego chłopaka, ale jego pasją jest wypychanie zwierząt i chce wam pokazać swoją pracownię, nie idźcie tam, okej? Okay? Nie idźcie tam! No to świetnie, może właśnie trafiacie się miłość życia. Nie, na pewno nie. Ja nie chcę się w nic nowego angażować. Jezu, Aśka, ty jesteś niereformowalna. Być może trafiasz na swoją drugą połówkę, a ty ją odrzucasz, bo pozostali byli beznadziejni? Ale on tak, on też się okaże beznadziejny, no zobaczysz. Nie chcę się z nim spotykać. Zapraszam panią. Dobrze, to proszę, cześć. Tymczasem zauroczony pacjentką 30-latek chce się dowiedzieć, czy ma u niej szansę. Jestem zachwycona. No tylko, że wystraszyła się, spłoszyła. Myśli, że jesteś tak samo beznadziejny, jak pozostali faceci. Kurczę, to co ja mam zrobić? Asia jest wspaniałą dziewczyną, normalnie miałaś rację, to jest moja bratnia dusza. Wiem. Tylko ona też musi się o tym przekonać, że ty jej nie zawiedziesz. Bo taki mały problem. Ja chciałem ją zawieść właśnie. Ja będę nad nią pracować, ale ty też musisz. No dobra, jakoś to zrobimy. Dobrze. Rany, co za cudna dziewczyna. Piękna, wrażliwa i tak nam się świetnie razem rozmawia. Zakochałem się w niej jak nic. I zrobię wszystko, żeby mi zaufała i żeby dała nam szansę. Pacjentce, która uszkodziła sobie rękę, bardzo spodobał się poznany na SOR-ze weterynarz. Jednak 30-latka ma złe doświadczenia z mężczyznami i nie chce angażować się w związek z nim. Ten jednak zakochał się w kobiecie i nadal chce ją poderwać. Ale proszę cię, daj mi spokój, zostaw mnie, dobra? No, nie zostawię cię, rozumiesz? Dlaczego? No, dlatego, że też widzę, że coś jest między nami. Proszę pana, proszę nie siedzieć na łóżku. Nie mieszaj mi w głowie, dobrze? Zostaw mnie. Ale dlaczego nie chcesz się przekonać? Czego się boisz? Że na początku będzie fajnie, a potem co, nagle okaże się jakimś palantem? No, skąd wiesz? No, nie wiem, Asiu, ja pytam. Zobacz, no, jest między nami flow. Asia, zrozum! Wymieniliśmy ze sobą 3 zdania! Ja już jestem pewien, że to miłość! Zobacz, jak nam się fajnie rozmawia i no, daj się zaprosić na randkę. Hubert, tylko że ja już miałam kilku facetów w swoim życiu i na każdym z nich się przejechałam. Ja uważam, że nie ma idealnego faceta na tym świecie. A ja myślę, że są. Właśnie jeden stoi przed tobą właśnie teraz tutaj. I ego eksplodowało.
Hubert, proszę cię, nie mieszaj mi. Ja już się pogodziłam. Ja do tej pory miałam ułożone swoje życie i wiedziałam, że zawsze będę sama. A teraz ty się nagle pojawiłeś i wszystko mi rozwaliłeś. I ta pani pielęgniarka, która z tyłu stoi, całą rozmowę podsłuchuje. Oj, tak, akurat w tym momencie muszę poukładać te strzykawki. No trzeba je posegregować, no sorry, że to muszę zrobić. No ale Asiu, no zobaczysz, że ze mną będzie inaczej. Hubert, nie, proszę cię, daj mi spokój, zostaw mnie, nic z tego nie będzie. Proszę pana, proszę wyjść. Już, jeśli pacjentka sobie życzy, to ja już wychodzę. Asiu. Ona chce czy nie chce, ja nie rozumiem! No proszę pana. Już wychodzę. Totalnie się w tobie zakochałem, jesteś cudowna. Ponownie przypominam, znają się 10 minut, wymienili ze sobą 3 zdania. Totalnie się zakochał, totalnie. Wow, to było cudowne, boskie, aż mi odebrało mowę. Hubert jest naprawdę wspaniałym mężczyzną. Ale najgorsze jest to, że ja się po prostu zaczynam w nim zakochiwać. A przecież nie mogę, no nie chcę tego, bo on na pewno się okaże draniem, jak każdy facet. Co ja teraz mam zrobić? 30-latek jest podekscytowany po tym, jak wyznał pacjentce, że się w niej zakochał i ją pocałował. Nie wie jednak, jak złamać opór 30-latki i przekonać ją, by dała im szansę. Ona chyba też będzie. No to super, ale się cieszę. No, tylko kurczę, wiesz co, tak trochę podstępem to wszystko wyszło i to jest takie oszukiwanie, no. Hubert, ale ja ci tłumaczyłam, że nie da się inaczej. Ona w życiu by się z tobą nie umówiła. Hubert, ja ci tłumaczyłam, z nią się nie da inaczej, z nią trzeba na siłę. Twoją drogą bardzo niepokojące, bardzo niepokojące. No tak, ale i tak nie wiem, jak ci dziękować. Jesteśmy jak idealnie dopasowane do siebie połówki, tylko kurczę, ona nie chce się złamać. Dalej mówi, żebym dał jej spokój i koniec. Ale się zawzięła, kurde. Może weź z nią jeszcze pogadaj, jakoś ją przekonasz, tylko pamiętaj, teraz ona nie może się dowiedzieć, że się znamy, bo to będzie katastrofa. Pogadaj z nią, nie wiem, przekonasz ją jakoś, że wszyscy mężczyźni są źli, oprócz tych z brudką na przykład. O, to jest pomysł. Ej, zaraz. Nani? Aneta, to wy się znacie? Pacjentka jest kompletnie zaskoczona, że koleżanka i 30-latek znają się i rozmawiają o niej. Asiu, spokojnie. Ja z twoją przyjaciółką najlepszą rozmawiałem, żeby dostać od niej błogosławieństwo. I dostałem, więc Asiu, wyjdziesz za mnie po 3 zdaniach i 10 minutach znajomości. Asiu, nie denerwuj się, ja ci wytłumaczę, bo... No ale co to ma znaczyć? Hubert to mój sąsiad. Aha, super. I co mu o mnie powiedziałaś? Co mu nagadałaś? No wiesz, że siedzisz cały dzień w domu z 3 kotami i raz na jakiś czas wyglądasz przez okno, żeby pokrzyczeć na dzieci pod blokiem, bo grają w piłkę nożną. Czyli cała ty, Asiu. No same dobre rzeczy, że lubisz zwierzęta, no, że masz też dość facetów. Aha, czyli ty wszystko od początku o mnie wiedziałeś, tak? Asiu, ja od początku chciałem cię normalnie zaprosić na kawę, tylko że no... No to czemu tego nie zrobiłeś? Bo ja mu powiedziałam, że się nie zgodzi. Aha, czyli nasłałaś go na mnie, tak? Nasłałaś. Po prostu chciałam, żebyście się poznali. No, nasłałam go na ciebie jak na zwierzynę, żeby na ciebie zapolował. Gdybyś nie miała tej chorej jazdy na punkcie facetów, to nie doszłoby do tego cyrku. No super, czyli oboje mnie oszukaliście. Świetnie, naprawdę super. Asiu, no to nie tak, no. Proszę państwa, za chwilkę załatwicie swoje prywatne sprawy. Pani teraz ze mną pójdzie, założymy usztywnienie na gwiazdę. Asiu, ja naprawdę cię kocham, no to była najszczersza prawda. A ja tobie zaufałam, wiesz? Ale zawiodłam się na tobie jak na każdym innym facecie. Aśka, daj sobie wytłumaczyć. Zostawcie mnie w spokoju oboje. Proszę państwa, wystarczy, naprawdę. Co za porażka. I jak tutaj wierzyć facetom? Ja naprawdę myślałam, że Hubert to fajny i porządny mężczyzna, że jest chociaż taki jeden na świecie. No a tutaj się okazało, że jest taki sam jak wszyscy. To dla mnie koniec. Nie chcę go więcej znać. Ale wtopa, aby już było tak blisko. Nie no, ja muszę znaleźć Aśkę, jakoś to odkręcić, nie wiem, wytłumaczyć jej, że przecież no nikt nie chciał jej specjalnie oszukiwać. Przecież nikt nie chciał specjalnie jej oszukiwać, dlatego specjalnie ją oszukałam. Pacjentka z uszkodzonym nadgarstkiem dostała już wypis i szykuje się do wyjścia ze szpitala. 30-latka jest wściekła na swoją koleżankę i weterynarza, w którym się zakochała, za to, że ukrywali przed nią, że się znają. Kobieta nie chce mieć z nimi nic wspólnego i ma ogromny żal do koleżanki. Gdybym miała takiej jazdy na punkcie facetów, to nie musiałabym tego wszystkiego wymyślać. Poszłabyś z Hubertem normalnie na randkę i przekonałabyś się, jaki to fajny gość. Nawet nie chcę słyszeć jego imienia. To jest kolejny beznadziejny facet. Przecież on od początku zaczął mnie okłamywać. Powiedział, że niby przez przypadek się spotkaliśmy, potem powiedział, że nic o mnie nie wie. No to według ciebie jest fajne? Ale przecież tłumaczę ci, że to był mój pomysł, tak?
On od początku chciał cię zabrać na normalną randkę, tylko ja mu powiedziałam, że nie ma na to szans. No dobra, ale zgodził się na ten deal, tak? Nikt go do tego nie namawiał. Nie, proszę cię, daj mi spokój. Zaczyna się właśnie od takich małych kłamstw, a potem kończy się na zdradach. Dobra, ja już stąd idę. Słuchaj, to, że trafiłaś na trzech beznadziejnych gości, nie oznacza, że masz się obrażać na cały świat. Jezu, Hubert jest tobą szczerze zachwycony, a ty to po prostu tak chcesz przekreślić? Oszukał cię, bo bardzo chciał cię poznać. Jakie to ma teraz znaczenie? Asia, już nie bądź taka. Daj chłopakowi drugą szansę, bo ewidentnie mu naprawdę szczerze na tobie zależy. Tylko z takim małym druczkiem jeszcze ode mnie. Tylko trzymaj go na dystans, Asia, bo jak go nie będziesz trzymać na dystans, to on ci się zaraz w tym szpitalu oświadczy. Dla mnie nie ma żadnego znaczenia, ale to jest po prostu beznadziejny facet. Czy ty tego nie rozumiesz? Ja nie chcę się z nikim takim związywać. Nie, naprawdę... Nie mam do ciebie siły. No i dobrze, to moja sprawa. Dobra, spróbowałam, wiesz? Plus, nie chcę nic mówić, ale chłop kocha zwierzątka. Czy potrzeba od mężczyzny czegokolwiek więcej? Ale mnie ta Aśka wkurza. Naprawdę próbowałam jej pomóc. No nie mogę patrzeć, jak całymi dniami siedzi z tymi kotami i dziczeje. No i nie oszuka mnie. Doskonale wiem, że Hubert jej się podoba. No ale skoro z własnej głupoty nie chce sobie dać szansy, proszę bardzo, nie będę się już w to mieszać. Pacjentka jest przybita, bo zakochała się w weterynarzu. Nie chce jednak po raz kolejny się zawieść. Tymczasem mężczyzna za wszelką cenę chce ją przeprosić. Ała! Przepraszam. Asiu, wiem, że cię oszukałem, ale naprawdę to nie ma teraz takiego znaczenia. Nie zawieszaj się na tym. Wiem, że coś czujesz, no. Czuję tylko złość i wściekłość. Czuję jeszcze twoją wodę kolońską. Jezu, jak zatyka! Ile tego użyłeś? Albo może jak Obelix wpadłeś do kociołka z nią? Ale oprócz złości i wściekłości czujesz coś więcej. Zakochała się i wiesz o tym. Słuchaj, jesteś wspaniałą kobietą. Naprawdę, ja się w tobie zakochałem totalnie. My musimy być razem, jesteśmy sobie przeznaczeni. Powiedz, że się na mnie nie gniewasz i dasz nam szansę. No kurde, zakochałam się w tobie. Jaki morał dla was, panowie, z tego odcinka płynie? Owszem, możecie kłamać, jeżeli jesteście przystojnym mężczyzną z ładnie podstrzyżoną brudką. Teraz zabieram cię na randkę i nie chcę słyszeć żadnych wykrętów. Dobra, zgadzam się. Masz mi dać wypis. Trzymaj. Pomogę ci. Rany, jaki jestem szczęśliwy. Asia jest fantastyczną dziewczyną, jest zupełnie wyjątkowa. Zakochałem się w niej po uszy i wiem, że będzie nam razem ze sobą dobrze. Nigdy jej nie zawiodę. No ja tak myślę, że oni albo wytrzymają tak maksymalnie miesiąc, albo nawet już kilka dni i zerwą ze sobą. No w zależności od tego, jeżeli kokoty polubią czy nie. Jak go polubią, no to miesiąc. Jak nie, no to kilka dni. Joanna Stanów po tygodniu zgłasza się na kontrolę na oddział ortopedii. Po tygodniu się zgłasza i jest z nią jej ukochany, czyli koty polubiły go, dzięki Bogu. Z kobietą jest jej ukochany. Para jest w sobie zakochana i dobrze się między nimi układa. Dostałem telefon z kliniki, będzie kolejny kociaczek do przygarnięcia. No coś, ty naprawdę? No to bierzemy? No jasne, że bierzemy. Jej, czwarty kot w naszym domu! Jej! Jaki jest legalny limit posiadania kotów w swoim domu? Bo jeżeli nie jest to ustalone, to co, mogę mieć 300 kotów i nikt się do tego nie przyczepi? Kolega pyta. Nie no, a tak serio pytam o te koty, żeby te kaczuszki, które ukradłem z parku ostatnio, żeby nie były samotne po prostu. Jezu, a tak w ogóle Hubert, to tak bardzo ci chciałam podziękować za to, że tak mi pomogłeś. Naprawdę, kocham cię. No, też cię kocham. Teraz chodźmy na spacer. Po spacerze może zobaczymy tego kociaczka. Dobra, no dobra, to super, to chodźmy w takim razie. Cudownie mi jest z Hubertem. Ja naprawdę się zakochałam. Aneta miała wtedy rację. Zrobiłabym życiowy błąd, dając mu kosza. Ale byłam po prostu na nich wściekła. No i nadal się trochę boję, że może się nie udać. Ale staram się o tym teraz nie myśleć. Hubert to naprawdę wspaniały facet. No dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. No muszę nawet sam przyznać, że dzisiejsza historia była taka ekstremalnie spokojna. Tak jakby, jak na program Szpital, to dosłownie tutaj się nic nie wydarzyło. To po prostu spokój i cisza. Ale zupełnie szczerze, nawet nie jestem zły. Raz na jakiś czas taki spokojny odcinek, jak się trafi, to jest sama przyjemność dla mnie. Dobrze, kochani, oczywiście jak zawsze na koniec wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Wejdźcie na mojego Instagrama, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, tak dalej. Ale najbardziej się nie mogę doczekać waszych historii z dzieciństwa w komentarzach. Proszę, wypiszcie, ja jestem ciekaw. No i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, jak zawsze, za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.